Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dalej sobie protestantki nasze kochane nie potrafią poradzić z sukcesją apostolską. Podważenie sukcesji apostolskiej jest po prostu karkołomnym upadkiem umysłu, jeśli tak można powiedzieć. I przez podważanie, odrzucanie sukcesji apostolskiej protestanci w sposób jaskrawy pokazują, że nie mają nic wspólnego z wiarą biblijnie wierzących chrześcijan, tych prawdziwie biblijnych, chrystusowych, apostolskich chrześcijan, a nie garażowców. Jaka jest różnica między pierwszymi wierzącymi w czasach apostolskich a protestantami? Co łączy nas, rzymskich katolików dzisiejszego XXI wieku, z prawdziwymi chrześcijanami wczesnego Kościoła? Otóż zacznijmy od tego, co nas, katolików, łączy z chrześcijanami z Koryntu, z Galacji, z Filipii, tak? Otóż łączy nas jedno. Tak jak tamci, nasi bracia w wierze, co robili? Słuchali apostołów, czyli przychodził święty Jan, święty Jakub, święty Piotr, święty Paweł, święty Maciej. Oni siedzieli gdzieś w kościele, w świątyni, w domu, na łące. Nieważne gdzie, ważny jest schemat. Jest nauczyciel i ci, co słuchają. Gdzie jest ten schemat u protestantów? Jeżeli nie ma sukcesji apostolskiej, to kto nauczał ludzi w drugim wieku? No kto nauczał ludzi w drugim wieku? Pytam się. Załóżmy, że cały pierwszy wiek, tak? Było nauczanie apostolskie, święty Jan jeszcze żył, nie, no powiedzmy całe 100 lat. Cały pierwszy wiek. Gdzie w roku 105 kto nauczał? Chrystus powiedział, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu, tak? Czyńcie ich uczniami, ucząc ich zachowywać wszystkiego, co wam przykazałem. A więc Chrystus posyła apostołów, by nauczali wszystkie narody, by czynili ze wszystkich narodów uczniów, udzielając im chrztu. Dobrze, mija 70 lat, rok setny, wszyscy już nie żyją. Kto w roku 101, 102, 103 ewangelizował wszystkie narody i czynił z narodów uczniów? No bo apostołów już nie ma, pomarli ze świętym Pawłem, Barnabą, Jakubem, Janem. Tak? Wszyscy już nie żyli. Kto od roku setnego nauczał wszystkie narody? No właśnie, i tu już będzie kręcenie kota ogonem. Prawda? A więc apostoł Chrystus posyła 11. Mówiłem, że będzie z nimi aż do skończenia świata. To gdzie oni są? Z kim jest do skończenia świata? No przecież Chrystus ich posyła w roku 33, a więc 67 lat później, przyjmijmy rok setny, czyli za 67 lat po ich posłaniu nikogo z tych, których posłał, już nie żyli. A więc, a mówi, że będzie z nimi do skończenia świata. No to przepraszam, z kim ma być do skończenia świata od roku setnego? No bo przez te 67 lat, no to był z nimi, bo oni fizycznie żyli, tak? Nauczali po całym świecie, od Indii po Hiszpanię, tak? Bo święty Tomasz dotarł do Indii i święty Jakub do Hiszpanii, tak? Kawał terenu na tamte czasy, z buta, na wielbłądach, na słoniach, no ale jednak, no Duch Święty potrafił to zrobić przez oddanych ludzi 2000 lat temu. Dzisiaj pewnie to by był nie lada problem dla jednego, nie? Ale pomijmy te rzeczy, tak? Kto nauczał wszystkie narody i uczył je zachowywać tego, co Chrystus im przekazał apostołom od roku setnego? Czekam na konkretną, biblijną odpowiedź. Nie na drdymały. Ma być napisane, bo Biblia
wskazuje nam na to, że był apostoł Paweł, Maciej, tak, czyli grono apostołów rosło, apostołowie nakładali ręce i przekazywali wiarę przez nałożenie rąk, przekazywali władzę i nauczanie innym ludziom. I tak przez 2000 lat. No wy w to nie wierzycie, więc po śmierci świętego Jana przyjmijmy umownie rok setny. Kto w 101 roku nauczał wszystkie narody, kto chrzcił, kto ich czynił uczniami. Prawda? Bo garażowcy, nie są, protestanci przez nikogo nie są uczeni. My dzisiaj tak, bo my mamy następców apostołów, tak? Z którymi Chrystus jest i będzie aż do skończenia świata. Więc my, tak jak pierwsi chrześcijanie, którzy siadali gdzieś na łące czy w świątyni, tak? Słuchali nauczycieli, tak? Słuchali apostołów. My dzisiaj robimy dokładnie to samo. Jest dokładniusieńko ten sam schemat. Słuchamy papieża, słuchamy biskupów, słuchamy kapłanów, czyli nauczycieli. Poza tym, jeżeli nie ma urzędu nauczycielskiego, nie ma sukcesji apostolskiej, a list do Efezjan mówi, że Duch Święty ustanawia apostołami, nauczycielami, przepraszam, to co ustanawiał ich apostołami i nauczycielami do roku setnego, tak? Po setnym roku już przestał ustanawiać nauczycieli, przestał ustanawiać apostołów, tak? Czyli to taka krótka akcja na 67 lat. Od 33 roku, od posłania do setnego, tak? A później emeryturka. Później czas na garażowych sekciarzy, którzy dorwali się do Słowa Bożego i zamiast być nauczanym, zaczęli sobie wymyślać swoje nauki, tak? Oto jest przewrotność protestantyzmu. Nie są nauczani, nie słuchają nikogo, słuchają siebie. Wymyślają naukę, sami siebie czynią uczniami przez jakieś przeklęte formułki. O, już bracie, jesteś nowonarodzony, tak? Przez co? Bo sobie ktoś klepnął formułkę, czyli sami siebie czynią uczniami. Sami siebie. A Chrystus mówi, czyńcie ich uczniami. Czyli uczniami trzeba być uczynionym przez kogo? Przez tego, kogo Chrystus posłał i którym dał władzę i autorytet, by czynić uczniów ze wszystkich narodów. Kto to spełnia od roku setnego? Kto spełniał tę misję w roku 101, kiedy już na pewno wszyscy apostołowie nie żyli? Tych, których znamy z kart Nowego Testamentu. Kto to robił? No, kto robi to dzisiaj? Garażowi, postorki, tak? Ale nie ma sukcesji. No właśnie, więc to jest ta diametralna różnica między sekciarzami protestanckimi a biblijnymi chrześcijanami, prawdziwymi chrześcijanami, bo tamci słuchali i musieli zważać na to, co słuchają. Garażowcy nie muszą zważać na to, co słuchają, dlatego, bo jeżeli się z jakimś pastorem nie zgadzają, to i zmieniają denominację. Jak tam się nie zgadzają, zakładają swój garaż. Czyli ich nie obchodzi to, co słuchają. Ich obchodzi to, co sami se zrozumieli. Ich obchodzi to, co rzekomo Duch Święty im objawił w Piśmie Świętym. No, święty Paweł miał objawienie Chrystusa, tylko dwa razy udał się z tym objawieniem do filaru, w pierwszy i drugi rozdział listu do Galatów. Wy do nikogo nie idziecie. Wy już w swej pysznej pysze, o jestem już klepłem formułkę, ubłogosławiony, uświęcony, tak? Pastor mi powiedział, bracie, że jestem nowonarodzony, sam się ubłogosławiłem, sam się uczyniłem uczniem Chrystusa, nie? Bo co uwierzył. Tylko co? W kogo? Jak? To już nie ma znaczenia, nie? No bo w protestantyzmie to pytanie jest zasadne. W co? W teologię Lutra, Zwinglego, Kalwina, Wesleya, Parhana, Ellen White, w co? One są wszystkie różne. Armaniusza? Вот takie pytanie. Prawda, więc
protestantki, prawda, zmienili trochę diametralnie, zmienili istotę Kościoła, istotę posłania, bo oni nikogo nie słuchają, tylko poza tym, że słuchają samych siebie, tak? I sami siebie przez jakieś tam formułki czynią uczniami, tak? I chrzestny jest potrzebny, a jak już to nic nie daje, nie? No właśnie. Więc protestantyzm depcze Słowo Boże, depcze działanie Ducha Świętego. Ograniczyli go tylko do pierwszego wieku, a później co? Czas na garażowych właśnie kretów, teologów, prawda, którzy robią to, co chcą ze Słowem Bożym i wymyślają, co chcą. No oczywiście tego nie było. To garażostwo się pojawiło wraz z Lutrem 1500 lat po Chrystusie. Dobrze, moi drodzy, jest tutaj jeden użytkownik, protestant, który już chyba trzy razy pisze, prosi o komentarz do Hebrajczyków, rozdział 10, od 10 do 18. Prawda? No, chodzi tutaj o to, że Chrystus raz umarł, że nie ma potrzeby ofiary za grzechy, zostaliśmy raz uświęceni na zawsze. Możecie sobie ten fragment przeczytać, ja nie chcę przedłużać. Otóż ten fragment 10 rozdziału listu do Hebrajczyków od 10 do 18 absolutnie nie podważa Eucharystii. Dlaczego? Dlatego, ponieważ owszem, Chrystus raz dokonał ofiary za grzechy, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, zasiada po prawicy Boga. I to jest prawda. Kościół wyznaje, to przeczytajcie sobie kredo, które Kościół wyznaje co niedzielę i zobaczycie, że my wierzymy dokładnie w to, co tu jest, że umarł, zasiada po prawicy Ojca, tak? No to jak umarł i zasiada po prawicy Ojca, jak umiera na każdym mszy świętej? No to jest nieprawda, to jest coś, czego protestantyzm nie rozumie albo nie chce zrozumieć, prawda, że to, co Chrystus raz zrobił, tak, tą ofiarę, której dokonał, raz na zawsze zostawił nam do sprawowania. No i tutaj już po raz chyba setny powtórzymy sobie ten przykład. No Chopin raz na zawsze napisał etiudę rewolucyjną, a mimo to, że zrobił to raz na zawsze 200 lat temu, słuchamy go setki milionów razy po całym świecie. I co? Jeżeli przyjąć tę logikę, że Chrystus to, co zrobił raz, prawda, i że Chrystus podczas każdej mszy świętej faktycznie umiera, to znaczy, że za każdym razem, jak się gra Chopina, to Chopin musi komponować nuty, nie? Jeszcze raz musi pisać. Za każdym razem, jak 100 osób teraz gra Chopina, to Chopin po prostu 100 razy musi komponować, tak? Etiudę rewolucyjną, opus 53, tak? Czyli co, wstaje z grobu, albo zstępuje z nieba i pisze, nie? No, powiecie mi, że jestem idiotą. No to właśnie, to jest idiotyczne myślenie, dlatego wy jesteście idiotami, jeżeli myślicie, że Chrystus za każdym razem umiera. Chrystus raz na zawsze złożył ofiarę, na mocy której dostępujemy uświęcenia, która raz na zawsze zmazała nasze grzechy, dlatego nie potrzebujemy Chrystusa uśmiercać drugi, dziesiąty, setny, enty raz, bo zrobił to raz na zawsze. I odtwarzamy, uobecniamy Jego ofiarę. Uobecniamy, odtwarzamy to, co Chrystus zrobił raz, tak samo jak odtwarzamy na wideo Chucka Norrisa, który raz zagrał w Texas Ranger, ale ogląda go cały świat przez 40 lat miliardy razy. Za każdym razem, jak się ogląda Chucka Norrisa, Chuck Norris wychodzi na plan filmowy? Nie, zrobił to raz na zawsze. Teraz ma 82 lata i sobie buja na hamaku na Florydzie, tak? Mimo to, że to zrobił 40 lat temu raz na zawsze, cały świat go ogląda miliardy razy. Tu w Stanach jest kanał telewizyjny, gdzie praktycznie codziennie ze 3 odcinki Chucka Norrisa lecą. Tak, codziennie ze 3 odcinki. I co? Można? Można. I co? Seria leci o 6.01, od 6.07, 7.08, 8.09. Czasami takie tasiemce lecą, nie?
I to jak włączę telewizor, to jak sobie przerzucę kanały, to praktycznie po południu, tak gdzieś od 6, to nie ma mocnych, żeby Chucka Norrisa w Texas Ranger nie zobaczyć. I co? Jak ja to oglądam, to co, Chuck Norris jest tam przed kamerą, tak? Nie. Żaden inteligentny człowiek tak nie pomyśli, bo każdy inteligentny człowiek wie, że on to zrobił 40 lat temu raz na zawsze. Ale zostawił nam taśmy, zostawili nam nagranie, dzięki któremu możemy to odtwarzać. Podobnie Chopin 200 lat temu zostawił nam nuty, dzięki czemu możemy to odtwarzać, to co raz napisał. To muzykę, tak? Chrystus raz na zawsze złożył ofiarę z siebie i zostawił nam tą ofiarę do sprawowania. No, różnica między Chuckiem Norrisem a Chopinem, prawda, jest taka, że no my, słuchając Blechacza, prawda, no Chopin jest nieobecny fizycznie, tak? No w pewnym sensie przez swoją muzykę, jakieś tam dla melomanów uczta duchowa, może tam sobie jakiś tam w sposób ten Chopin być obecny przez swoją muzykę. Niemniej jednak jest to dalekie od realnej obecności Chrystusa podczas Eucharystii, tak? No Chrystus jest trochę większy niż Chopin i Chuck Norris. Prawda? Nawet od samego Chucka Norrisa jest Chrystus większy, tak? No bo jest Bogiem. To zostawiając nam swoją ofiarę, no właśnie zostawił nam swoją obecność. Zostawił nam siebie. Tak? I uczestnicząc w tej raz na zawsze złożonej ofierze, którą my, prawda, uobecniamy, odtwarzamy, tak? Dostępujemy uświęcenia. Ale to jest jedna ofiara, a nie, że Chrystus, jak jest pięć mszy w kościele w niedzielę, to Chrystus pięć razy umiera. Nie. To jest pięć razy odtworzona ta jedyna ofiara. Tak samo jak w szkole, pamiętacie, jak były kina objazdowe, tak? No, jak było więcej plunków w szkole i nie było więcej miejsca, to część klasy miała film tam od 10 do 12, a druga część klas miała od 12 do 2. No i co? Dwa razy reżyser kręcił te filmy? Nie, no po prostu dwa razy pod rząd było odtworzone to samo, tak? To, co tam raz było nakręcone tam kilkadziesiąt lat do tyłu. No proste jak but. No ale właśnie to jest proste dla ludzi, rzymskich katolików, którzy przede wszystkim nie mają skażonych umysłów i mają odrobinę wiary. Protestanci pozbawieni są wiary i na domiar złego mają skażone umysły, zwichrowane umysły. Bo człowiek mający zdrowy umysł, a nie mający wiary, dzięki zdrowemu umysłowi może dojść do poznania Chrystusa, może eucharystycznego, może dojść do poznania i wiary w rzymskokatolicki Kościół. Tak jak to się dzieje, wielu pastorów nawraca się na katolicyzm, wielu protestantów nawraca się na katolicyzm, tak? Nie mając wiary w katolicki, w naukę katolicką, ale mając odrobinę zdrowego rozsądku. Tak? Natomiast taki protestantyzm tutaj, jaki śledzimy odsłuchując pastora Kurelasa Serikasa, to jest taki prymitywny protestantyzm ekskatolików, którzy bardziej niż protestantami są wściekli na Kościół, zapyziali, zaciekli, prawda, pozbawieni zdrowego rozsądku, pozbawieni pomyślunku. I poczytajcie sobie wpisy, ile tam jest prymitywizmu, po prostu takiego prymitywnego prymitywizmu, takiego szamba. Poczytajcie sobie wpisy, zorientujecie się w kilku chwil, co tam jest, o czym mówimy, a jaka jest reakcja protestantów.
Pozostaje tylko prymityw. Potem jest protestantyzm. Jest ignorancją, jest prymitywną ignorancją. Raz Chrystus umarł, zasiada po prawicy Ojca, a podczas Eucharystii ta ofiara, którą raz złożył, się uobecnia. Dostępujemy pokropienia krwią. Nie byłoby możliwości dostąpienia pokropienia krwią na uroczystym zebraniu, gdyby nie było na nim uobecnienia ofiary Chrystusa. Tak? No może wyjaśnicie mi teraz, jak wychodzicie poza miasto, dzieląc z nim jego urągania. Jak można dzielić urągania z kimś, kto nie cierpi? No dalej tam będziecie plunkać. Mamy wybierać szaty w krwi baranka. 7 rozdział Apokalipsy. Ci, co stali przed tronem, to ci, co wypłukali swe szaty w krwi baranka. 22 rozdział Apokalipsy. Błogosławieni ci, którzy płuczą swe szaty w krwi baranka. Płuczą swe szaty w krwi baranka z 7 rozdziału. Jak płuczecie swe szaty w krwi baranka? No zadałem to pytanie już nie raz. Odpowiedzi są takie, jakie są. Czyli prymitywny prymitywizm. Nawróćcie się i w niedzielę do kościoła. Na mszę. Pozdrawiam.